Dzień dobry. Chciałbym przedstawić rozgrzewkę przed wyciskaniem leżąc. No, takie podstawowe ćwiczenia, które trzeba wykonać, żeby nie nabawić się kontuzji. Tutaj na pierwszym filmie widać, jak rozgrzewam rotatory, teraz wewnętrzne. Zaraz zewnętrzny drugiej ręki. No, jest to bardzo ważne, ponieważ stabilizuje to cały ruch. A te mięśnie często są bardzo słabe i pomijane w rozgrzewce. Teraz następne rotatory. Wewnętrzne i zewnętrzne drugich rąk. Teraz można zauważyć, że zacząłem aktywację najszerszego grzbietu. Zaraz na ten temat więcej. Można tutaj zauważyć bardzo ciekawe ćwiczenie na aktywację najszerszego grzbietu. Według mnie jest to tak naprawdę najważniejszy mięsień przy wyciskaniu. Dlatego trzeba utrzymać stałe napięcie, a to stałe napięcie można tylko uzyskać dzięki retrakcji i depresji barków, czyli spięciu i daniu w dół łopatek. Najszerszy grzbiet to mięsień antagonistyczny do mięśnia piersiowego, co pozwala, znaczy aktywacja i stałe napięcie pozwala zachować stabilność ruchu. Widać tutaj kolejne ćwiczenie na retrakcję i depresję barków. Wiszę na trążku i bez uginania łokci spinam barki. Następne ćwiczenie to zwykłe pompki, gdyż jest to bardzo podobny ruch do wyciskania. Trzeba pamiętać dalej o retrakcji barków, ale tutaj już jest większa aktywacja piersiowego. No tutaj już seria wstępna przed wyciskaniem bez ciężaru. Nie wiedziałem, czy to się zalicza do rozgrzewki, ale moim zdaniem tak. No, dalej retrakcja, depresja barków, kontrola ruchu, mostek, proste nadgarstki, łokcie nie za szeroko. No i tyle. Dziękuję.